Nie wiem, czy spotkaliście się z taką opinią, że człowiek to powinien być twardy, że nie powinien narzekać, nie powinien się rozklejać, nie powinien marudzić. Niektórzy mówią nawet, że mężczyzna to nie powinien płakać. Jak byłem w przedszkolu i w pierwszych klasach podstawówki, to się sporo nasłuchałem określeń właśnie typu beksa, łajza, płaksa, maruda, ciamajda i różne takie. Nieraz jak chciałem powiedzieć, co czuję, to słyszałem ciężkie westchnienie i takie: wiesz co ci powiem? Wiesz co? Przestań nudzić, tylko się weź do roboty. I powiem wam, że z poprzednim swoim psychologiem rozstałem się wtedy, kiedy usłyszałem od niego coś podobnego. Proszę już przestać mówić o rodzicu. Jego tutaj nie ma. Proszę już odpuścić ten temat. Ja do dzisiaj nie jestem pewien w sumie, czy on naprawdę tak myślał, czy mnie podpuszczał. Ale wiem, że wtedy, zawsze zresztą, ja nie rozumiem bardzo często aluzji. Jak ktoś do mnie coś mówi, to ja to biorę poważnie. Dosłownie. Więc uznałem, że jak ten człowiek mówi do mnie w ten sposób, to znaczy, że czas się rozstać, bo ja potrzebuję właśnie. Dopiero zaczynałem odkrywać w sobie, jak wielgachna jest we mnie skarga, której ja nigdy nie mogłem wypowiedzieć swobodnie. I do tej pory nie mogę, bo nie mam komu. Może co najwyżej kamerze albo gdzieś do drzew. Nie wiem, czemu głupio się czuję, gadając do siebie albo gdzieś do przyrody. Tak jakby milczenie przyrody mówiło niejako: odwal się od nas. Mówi się, że milczenie oznacza zgodę. Mnie chyba w domu rodziny nauczono czegoś innego. Że jak ktoś milczy, to znaczy, że nie akceptuje. Nieraz były sytuacje takie, że milczenie było milczenie, a potem ciężkie westchnięcie i... A właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Wiesz co, przestań. Tego przestań tamto, wziąłbyś się za to, za tamto. Teraz patrzę na tą przyrodę i żeby coś powiedzieć tak sobie wirtualnie do drzew, to potrzebowałbym, żeby te drzewa jakoś pokazały bardziej po ludzku, że tak, słuchamy, nie przeszkadzasz. No, a tego nie ma. Muszę się dopiero nauczyć, że tutaj swobodnie mogę gadać. Dziwne. Ale tak jest. Mówi się, że kiedyś to ludzie byli twardzi i nie narzekali. A teraz mamy pokolenie Z. Mamy, kiedyś to ludzie sobie radzili, teraz sobie nie radzą, bo są rozwydrzeni, rozleniwieni, roszczeniowi, bo są cioty i w ogóle te. Jakby ci starzy nie narzekali, nie? Potrafią bardziej narzekać niż ci młodzi. I właśnie na tych młodych przyganiał kocioł Garkowi. Jeżeli ciekawi jesteście, bo ja się zaczynam tym ostatnio coraz mocniej inspirować. Jacy ludzie byli kiedyś? Kiedyś, wręcz w starożytności, kiedy nie było wielu udogodnień, na pewno nie było, kiedy się żyło zupełnie inaczej, często bardzo ciężko, czy wtedy ludzie nie narzekali? Czy wtedy byli twardzi? Jak mi się uda, to wam przeczytam parę kawałków tego, jak ludzie sobie, jak przeżywali frustrację i jak sobie z tym radzili.